Chciałem przede wszystkim przedstawić i przywitać w Łomży sekretarza generalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztofa Gawkowskiego, który przyjechał do Łomży z kilku powodów, między innymi z powodu rozpoczęcia analiz, badań, ankiet, które Sojusz Lewicy Demokratycznej chce przeprowadzić w całym kraju jako wstęp do przygotowań do kampanii wyborczych, które czekają nas w przyszłym roku. Spotkaliśmy się dzisiaj i będziemy się spotykać z członkami i sympatykami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z prezydentem Łomży Mieczysławem Czerniawskim, a także z mieszkańcami Łomży. Chcemy dokonać pogłębionej analizy tego, jak wygląda dzisiaj sytuacja samorządowa w wielu miejscach w Polsce. Przede wszystkim tam, gdzie mamy wybory bezpośrednie prezydentów, wójtów i burmistrzów w miastach na prawach powiatu, ale wszędzie też tam, gdzie będziemy wybierali i radnych powiatowych, i radnych sejmiku wojewódzkiego. W województwie podlaskim w dniu dzisiejszym rozpoczynamy szeroko zakrojoną akcję dotyczącą sprawdzania, ale przede wszystkim zebrania opinii od mieszkańców miast tutaj dzisiaj w Łomży, ale również i w Białymstoku, i w Suwałkach, opinii na temat tego, jak wygląda racjonalna polityka samorządowa, co zostało wykonane z obietnic wyborczych 2010 roku, jak będzie wyglądała kampania wyborcza 2014, jakie są oczekiwania mieszkańców w stosunku do poszczególnych branż związanych z rozwojem mniejszych i większych miejscowości. Dlatego przeprowadzimy w każdym z takich miast ankietę na temat tego, jak wygląda dzisiaj stopień zadowolenia mieszkańców, a robimy to przede wszystkim po to, żeby przygotowywać się, tak jak kolega przewodniczący Jaruzelski powiedział, wyborów samorządowych, które na jesieni 2014 roku. Chcemy jednak połączyć kampanię zarówno samorządową, jesienną kampanię samorządową, z tą wiosenną, z wyborami do Europarlamentu, dlatego że zdajemy sobie sprawę, jak wiele w kampanii 2014 roku, a później kolejnej kadencji władz samorządowych będzie zależało od tego, jaki będzie wynik wyborów europejskich. Dlaczego o tym mówię? Bo to z perspektywy kolejnych 7 lat, czyli nowej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej, będzie dawało nam możliwość ściągnięcia dużych środków europejskich tutaj do Łomży, do województwa podlaskiego, ale także do wielu innych regionów. Dzisiaj podczas porannego spotkania z prezydentem Czerniawskim rozmawialiśmy o tym, że w ostatnich latach, od kiedy w 2010 roku objął tą funkcję Mieczysław, Łomża pozyskała kilkadziesiąt milionów złotych z Unii Europejskiej, kilkaset milionów złotych ze środków zewnętrznych, czyli nie tylko z Unii Europejskiej. Środki stanowiące tak naprawdę podstawę do tego, że można dokonywać pewnego skoku cywilizacyjnego w takich lokalnych społecznościach jak Łomża. Więc tak ważnym jest, aby ta kampania samorządowa miała pewien też etap i taką możliwość połączenia synergii, wyciągnięcia wspólnych wniosków na przyszłość z kampanią europejską. Dlatego już w 2014 roku na wiosnę rozpoczniemy przygotowania i wskazywanie kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów w poszczególnych regionach województw, ale tutaj również w województwie podlaskim. My przede wszystkim stawiamy na wyjście do ludzi. To mają być konsultacje, które mają się odbywać na ulicach Łomży. To nie chodzi o to, żebyśmy robili spotkania, na których spotkamy się z 5, 10 czy 20 osobami. Tu chodzi o to, żeby ludzie, którzy dzisiaj mieszkają, ale nie chcą się angażować w życie społeczne, mogli jasno i czytelnie określić siebie i powiedzieć, co im się w mieście podoba, co im się nie podoba. Także my dzisiaj stawiamy na wyjście na ulicę. Chodzi o to, żeby członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyszli do ludzi, rozmawiali z ludźmi, żeby to się odbywało na ulicach Łomży, żeby nie było sytuacji takiej, w której my zapraszamy na spotkanie, a ludzie po prostu nie chcą przychodzić na spotkania. Dzisiaj polityka powinna wyglądać tak, że to politycy wychodzą do ludzi, a nie czekają, aż ludzie przyjdą do polityków. Dlatego wychodzimy aktywnie do społeczeństwa i mówimy, zapraszamy do kontaktu, ale to my będziemy do was chodzić i nie oczekujemy, żebyście wy do nas przychodzili. Chcemy zapytać mieszkańców i pokazać, jaki mamy projekt na przyszłość, że w całej Polsce, ale tutaj przede wszystkim w Łomży, chcemy postawić na to, aby w 2014 roku to był rok wolny od podwyżki podatków. Żeby nie zwiększać podatków w żadnym zakresie, bez względu czy są podatki o nieruchomości, czy są to podatki, które lokalne, czy od środków transportu. Chodzi o to, żeby w roku wyborczym pokazać, że Sojusz Lewicy Demokratycznej to odpowiedzialna formacja, która nie
tylko w kampanii wyborczej coś obiecuje, ale rzeczywiście wychodzi do ludzi i pokazuje, że ma jakiś plan. Plan, który dotyczy 2014 roku, wolnego od podatków, wolnego od podwyżek podatków. I to jest plan, który daje też perspektywę. Ale będziemy też pytali o inne rzeczy. No będziemy pytali m.in. o stan służby zdrowia lokalnej. Oczywiście, zdając sobie sprawę, że za odpowiedzialność służby zdrowia największą część tego schematu odpowiedzialności ponosi państwo.